Dzień dobry Państwu, witam. Mam nadzieję, że jestem już widoczny. Zaraz z pewnością się przekonam, czy jestem widoczny, czy nie. Mam nadzieję, że już tak się właśnie stało. I zapraszam serdecznie na kolejny mój webinar. Taki webinar właśnie długo-weekendowy. Zapewne część z Państwa uaktywni się fizycznie, czego Państwu serdecznie życzę i zalecam, dlatego że będziemy dzisiaj mówić o ziołach na bóle stawu i kręgosłupa, ale nic tak dobrze nie robi stawom i kręgosłupowi jak aktywność fizyczna. Oczywiście aktywność fizyczna bezpieczna. Proszę Państwa, dlaczego bezpieczna? Z tego to wynika, dlatego że pierwszą rzeczą, którą muszę Państwu tu pokazać, to muszę pokazać rodzaje zespołów bólowych, których doświadczamy. I te zespoły bólowe to często stany pourazowe. Nie mówię tutaj o jakichś makabrycznych urazach. Może mówię po prostu choćby o tym, że ktoś może sobie dźwignąć nie tak jak potrzeba, nie w ten sposób jak należy. No i zostać już w takiej pozycji półpochylonej. I to jest jak pierwsza grupa. Druga grupa to choroby reumatoidalne. Też nie za częsta przyczyna zespołów bólowych, ale bardzo niebezpieczna i trudna w leczeniu. No i najczęstsza przyczyna to choroba przeciążeniowa stawów obwodowych i kręgosłupa i wynikające z tego stany zwyrodnieniowe. Zwyrodnienie stawów to jakby stan, który się trudno nawet nazwać chorobą, dlatego że on wynika ze zużycia tych stawów. Ale możemy zwolnić przebieg tego zwyrodnienia. Jak to zrobić? Zaraz będę Państwu chciał Państwu przekazać, jak używać do tego naturalnych produktów, żeby do tego zwolnienia doszło. Zacznijmy od urazów. Konsekwencje urazów mamy jakby dwa rodzaje konsekwencji. Pierwszy rodzaj konsekwencji to zaburzenia polegające na tym, że mamy zasinienie danego obszaru, mamy obrzęk danego obszaru, w którym się uderzyliśmy i dokonało się urazu. I wtedy dobrze sprawdzają się surowce zielarskie, które mamy tutaj wymienione w recepturze pierwszej. To jest taka receptura, którą my stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza zarówno przy urazach, jak i aby obrzęk zlikwidować, ale także w przypadku problemów żylnych, żylaków, jakiejś niewydolności żylnej, to również ona się dobrze sprawdza. To jest preparat stosowany zewnętrznie, składa się z nasion kasztanowca, to jest podstawowy surowiec w urazach. Oczar virginijski, czyli Hamamelis virginia, destylat z gałązek, liści bądź kory też jest świetnym gojącym środkiem zarówno stosowany na błony śluzowe, jak i na skórę. Olejki eteryczne, tak jak lawendowy, cyprysowy, ekstrakt kwiatu nagietka, olej z pestek winogron, to jest dobre połączenie, gdyby on w tym istniał. W tej recepturze. Można też dodać jeszcze kwiat rumianku. To są takie środki, które poprawiają krążenie, ułatwiają likwidację siniaków, ułatwiają likwidację obrzęków, które wynikają z urazu. Ale często w wyniku urazu mamy bóle. I te bóle możemy stosować na nie też surowce zielarskie. Mówię na razie o surowcach zielarskich stosowanych zewnętrznie, czyli pod postacią maści, nalewek, jakichś toników. I tutaj mamy dwie takie receptury, które stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa. Pierwsza to jest taki balsam kręgowy Ojca Grzegorza, który tam jest używany już od bardzo, bardzo dawna. Podłożem jego jest olej z pestek winogron. To jest dobre podłoże w ogóle do jako takie wehikulum dla olejków eterycznych. My łączymy ten olej z pestek winogron, który sam z siebie już działa terapeutycznie, z ekstraktem z dziurawca, czyli to jest taki olej dziurawcowy w zasadzie, który tam używamy. Ekstrakt kwiatu arniki, olejki eteryczne miętowe, lawendowe, eukaliptusowe, kamforowe, goździkowe i rozmarynowe. I to jest taki preparat, który może być stosowany jako taki preparat do wcierania, do masażu. Często używają go masażyści
fizjoterapeuci i masażyści, i oni takie mają, słyszałem takie dobre stwierdzenie, że to jest taki preparat, który usprawnia zarówno nasze dłonie, jak i pacjenta, którego leczymy, dlatego że te wszystkie ekstrakty, które wchodzą w skład, oczywiście są w te dłonie wchłaniane, a dłonie osoby, która pracuje nimi, no już wymagają szczególnej pielęgnacji, szczególnej ochrony, więc to jest taki dobry sposób, można to użyć do masażu. Natomiast druga receptura, już na bazie alkoholowo-glicerynowej, jest o tyle inna od tej receptury do wcierania, takiego do masażu, gdyż ona się wchłania szybciej i możemy ją podawać, nawet zalecać pacjentowi, żeby sam sobie wcierał. Składniki są dość podobne, ale troszkę inne. Podstawą jest nalewka bursztynowa, gliceryna, kamfora, mentol, olejki lawendowy, oczar wirgieniński oraz ekstrakty z kwiatu arniki, gorczycy białej, kwiat rumianku, jeżówki, żywokostu, korzenia żywokostu oraz ziela krwawnika. One działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo, poprawiają ukrwienie tego miejsca, które jest obolałe, więc to się świetnie nadaje do przy bólach stawu, przy bólach kręgosłupa zewnętrznie. Ale oczywiście działanie ziół się nie ogranicza do stosowania zewnętrznego, tylko też oczywiście używa się receptur podawanych doustnie. I teraz w przypadku urazu dobrze jest zastosować zioła doustne, które mają takie właśnie zmniejszające obrzęk i poprawiające regenerację tkanki po urazie surowce. I tutaj do nich należy przede wszystkim kasztanowiec, ekstrakt z owoców kasztanowca. I tutaj mamy go połączonego w jednej wypadku z liściem jarzębu japońskiego. To połączenie poprawia mikrokrążenie. Natomiast w sytuacji drugi to jest receptura, gdzie mamy kasztanowiec, kłącze różczyka i diosmina. To jest druga receptura, podobna, ale dlaczego są dwie, dlaczego że mamy dwóch? Dlatego, że czasami pacjenci są w trakcie terapii zmniejszającej ich krzepliwość krwi, na przykład stosują czy acenokumarol, czy też inne środki tego typu, bardziej nowoczesne, i wtedy jest pewna wątpliwość, czy miłożąb bez dobrym połączeniem, czy nie. Miłożąb, przypominam Państwu, może powodować zmniejszenie krzepliwości krwi. Zatem niektórzy mają takie wątpliwości, my też czasami, więc wtedy, jeżeli są takie wątpliwości, dajemy preparat bez miłożębu, a gdy pacjent nie przyjmuje żadnych środków obniżających krzepliwość krwi, to wtedy stosujemy preparat z miłożębem japońskim. Więc dwie receptury do wyboru, które w Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza stosujemy na co dzień. Czasami w wyniku urazu dojdzie do złamania kości. I na to też naturalna medycyna ma swoje sposoby. Najważniejszym i najlepiej udokumentowanym działaniem terapeutycznym jest substancja, która nazywa się mumio. To taka czarna substancja wyciekająca z gór Środkowej Azji i tam ją się pozyskuje. Ona ma bardzo długą historię stosowania, około 5000 lat. Możemy na jej temat słyszeć. Stosowali ją wszyscy wielcy medycyny, czy to dalekowschodniej, czy też europejskiej. Jakie jest działanie w przypadku złamań? Otóż mumio przyspiesza proces zrastania się kości. W przypadku wzrostu kości długich przedramienia, taki wzrost jest przyspieszony o 2 tygodnie. To jest bardzo szybko, dlatego że kość wzrasta się w około 5 tygodni, czasami 6, czasami krócej, ale mówimy o kościach długich, bo kości się zrastają w zależności od tego, które są kości, niektóre mogą się zrastać pół roku. Niemniej jednak to przyspieszenie wzrostu jest udowodnione w dużych badaniach naukowych i warto to mumio stosować. Stosuje się je zwykle 2 razy dziennie po 100 mg. My używamy kapsułek, w kapsułkach jest to mumio, tam jeszcze są inne mikroelementy, ale mumio jest najważniejszym składnikiem. Kolejna rzecz, która nam zarówno zmniejsza ryzyko złamań przez to osteoporozie i jest niezbędna do tego, żeby kość się zrastała szybciej, to witamina D3, witamina K2. Witamina D3 sprzyja mineralizacji, zwiększa mineralizację, zmniejsza także wydalanie wapnia.
przez nerki. Ma też oczywiście szereg innych własności. Już Państwu o tym trochę wspominałem w innych moich webinarach, więc nie będę się rozwodził za długo nad witaminą D3, ale warto ją łączyć z witaminą K2, MK7. Ona zapewnia depozycję wapnia w kościach, a nie w innych częściach naszego organizmu. Więc takie połączenie my też używamy w naszym centrum, czyli D3, K2 dajemy 2000 jednostek witaminy D3 i 100 mikrogram witaminy K2. Takie połączenie wydaje nam się najbardziej optymalnym i to wystarczy do tego, aby ten proces wzrastania się odbył. Oczywiście, jeżeli ktoś ma deficyty witaminy D3, bo tak często się zdarza, w zasadzie wszyscy mamy dolną granicę i wszyscy powinniśmy suplementować witaminę D3, no ale wtedy trzeba większą dawkę nieco niż 2000 jednostek. Na ten temat są bardzo różne opinie, nawet do 10 tysięcy jednostek się podaje, a są tacy, którzy twierdzą, że jeszcze więcej można. No to już kwestia otwarta, dyskusja na ten temat jest w mediach społecznościowych zwłaszcza bardzo, bardzo szeroka. Natomiast pamiętajcie Państwo, D3 budowane jest również przez słońce, zatem idzie majówka, zapraszam Państwa, rekomenduję Państwu kąpiele słoneczne, jak się tylko da. Może ktoś z Państwa w ogóle już obserwuje mnie z egzotycznych krajów, gdzie tego słońca jest aż za dużo. Ale ci, którzy nawet w Polsce zostali, to proszę się nasłonecznić, jak się tylko da, aby ta witamina D3 została zbudowana. Kolejna sprawa i tutaj część z Państwa, bo o tym, że D3 jest ważne, to wszyscy wiecie, prawda? O tym, że Mumio istnieje, niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz. Przy wzroście kostnym ważne jest stosowanie preparatów bogatych w krzem. My zawsze odwołujemy się do naturalnych produktów, zatem zalecamy suplementację diety krzemem poprzez gotowanie ziela skrzypu. My używamy najczęściej nie sensu stricto ziela skrzypu, ale mieszanki ziołowej, zaraz Państwu pokażę recepturę. Niemniej jednak tutaj widzicie Państwo rolę krzemionki. Krzemionka, proszę Państwa, wpływa na włókno kolagenowe obecne w skórze. To jest slajd zaczerpnięty z książki Ziołolecznictwo, nie, z książki Profiletka Zdrowotna Fizjoterapia. Na końcu będzie reklama dwóch moich książek, więc zachęcam Państwa do zakupu. I to jest slajd, na podstawie którego możemy się łatwo nauczyć fitoterapii. Tam takich slajdów jest ponad 60 takich właśnie map myśli. I ta mapa myśli pokazuje, jaki jest mechanizm działania krzemionki. Otóż krzemionka przede wszystkim wpływa dobrze na włókno kolagenowe. Jest jednym z najważniejszych elementów produkcji kolagenu w naszym organizmie. Ta produkcja kolagenu przyczynia się do zwiększenia mechanicznej wytrzymałości kości. W biochemii Harpera, takiego podręcznika dla studentów medycyny, jest wszyscy lekarze, którzy się, prawda, edukowali, czy w Polsce, czy za granicą, znają to nazwisko. Więc Harper mówi tak, włókna kolagenowe są jak pręty zbrojeniowe w kości. Więc bardzo ważnym elementem jest to, żebyśmy właśnie te włókna kolagenowe budowali. Miałem, proszę Państwa, 2 tygodnie temu pacjenta, tak przy okazji, który był na przewlekłej sterydoterapii, miał za bardzo zaawansowaną osteoporozę, miał 2 złamania kompresyjne kręgów. Stosowałem u niego 2 preparaty, tą recepturę ze skrzypem, którą Państwu teraz pokażę, oraz Mumio 200 mg. Po niecałym roku stosowania masa kostna u tego pacjenta, który cały czas brał 16 mg metyprotu, wzrosła o 15% w bendaniu densytometrycznym i kręgosłupa, i szyjki kości udowej. Naprawdę warto się odwołać do naturalnych produktów, zwłaszcza, że są bezpieczne. Coś pięknego i niedrogo, jak to powiadam. To jest ważne, to coś pięknego i niedrogo, dlatego że ten krzem wzmacnia włókna kolagenowe nie tylko w kościach, ale także w skórze. Pan profesor Ożarowski, ja pokażę tą recepturę, bo nie mogę wytrzymać, muszę to Państwu pokazać. To jest ta receptura na wprost, mieszanka ziołowa, czyli skrzyp, róża, pokrzywa, rdest. Pan profesor Ożarowski swego czasu mówił właśnie, nie wiem, czy to Państwu mówiłem, czy nie, bo w zasadzie mam wykład dla studentów i nie wiem, komu co mówię, ale Państwu chyba nie mówiłem jeszcze. Otóż mówię coś pięknego i niedrogo, dlatego że te włókna kolagenowe, które się budują się w kościach, ale także w skórze.
także w skórze. Skóra wisi niejako na rusztowaniu z kolagenu. Więc jak zastosujemy takie właśnie składniki bogate w krzem, to wtedy uzyskamy efekt, że nasze zmarszczki będą mniej widoczne. Skóra się stanie bardziej elastyczna. Zatem, a cóż, ileż to kosztuje takie ziele skrzypu, czy też taka mieszanka ziołowa. Tak więc zachęcam Państwa do tych kwestii. No więc wróćmy tutaj jeszcze do tego skrzypu. Więc poza tym, że on buduje włókno kolagenowe, poprawia też elastyczność naczyń krwionośnych, to ma też znaczenie. W każdym razie jest to produkt, który nam też wzmacnia włosy. Tam też jest bardzo ważny kolagen. No serdecznie zachęcam do stosowania skrzypu. Też jest dobrym środkiem, który hamuje rozwój kamicy nerkowej, przeciwdziała krystalizacji w drogach moczowych, a więc przeciwdziała kamicy nerkowej. Tylko ważną elementem jest 20 minut trzeba gotować. Nie napar, tylko odwar. Tutaj w badaniach na dole Państwu też przytaczam często publikacje naukowe, tutaj też macie Państwo na dole publikację naukową przytoczoną, gdzie dowiedziono, ja to mówiłem o tym w sytuacji z Panią pacjentem, prawda, ale mamy też dowody, to jest taki case, no nie w moim przypadku, natomiast mamy też dowody w modelach zwierzęcych i w modelach ludzkich, że rzeczywiście krzem stymuluje wzrost kości, hamuje rozkład tkanki kostnej, co jest bardzo ważne i to trzeba sobie o tym pamiętać. I pamiętajmy, mamy bezpieczny surowiec, tani, możemy go spokojnie stosować. Wszystkie panie z osteoporozą powinny to o tym pamiętać. Dlaczego mówię panie? Dlatego, że choć tu mówiłem przed tym o panu, dlatego, że panie częściej mają osteoporozę. Masa kostna ulega obniżeniu z wiekiem, natomiast szczególnie to ma miejsce u pań, zwłaszcza szczupłych kobiet. One nie mają dużej masy kostnej. One powinny szczególnie zadbać o to, żeby sobie się nie połamać, bo niestety może się tak stać. Wróćmy jeszcze do tego kolagenu. Kolagen, proszę Państwa, budowany jest także przy udziale witaminy C. Zatem bardzo ważnym elementem jest witamina C w tej profilaktyce złamań, a też leczeniu złamań. I tutaj macie Państwo recepturę, którą my używamy najczęściej w naszym centrum, czyli owoc róży, owoc aceroli, ekstrakt hibiskusa i fortyfikujemy ten właśnie, dodajemy do tego jeszcze elaskorbinian sodu. Dlaczego takie połączenie? Dlatego, że elaskorbinian sodu w tych naturalnych surowcach niestety nie ma wystarczającej ilości witaminy C, jakbyśmy chcieli zastosować, więc musimy dodać najbardziej łagodną postać witaminy C, łagodną dla żołądka, jaką jest elaskorbinian sodu. Stosowanie kwasu askorbowego może być dla pacjentów niektórych, którzy mają podrażenie błony śluzowej żołądka, troszkę dyskomfortowe, zatem nie zalecamy tego typu formulacji. Zalecamy elaskorbinian sodu, który ma pH 6, zatem nie zakwasza bardzo, nie powoduje jakichś tam, powiedzmy, dyskomfortów w obrębie żołądka. Proszę Państwa, to jest połączenie, które o którym warto pamiętać, czyli witamina C plus naturalny krzem. I tu przykład, co przy składku złamań i osteoporozy powinniśmy o czym pamiętać. Wszystkim o witaminach. Witaminy, czyli witamina D3, witamina K2, witamina C. Z mieszanki ziołowej, te, które są bogate w krzem. No i Mumio, to jest taki, to jest preparat Mumio, który my używamy w naszym centrum. To jest, fan wchodzi w kapsułkę 100 mg, my dajemy dwa razy dziennie po jednej kapsułce. I tam jest jeszcze cynk, miedź, jod, żelazo, mangan, selen. One też mają wpływ na metabolizm tkanki mocznej. Mumio to jest taki preparat, który stosowany jest w regeneracji tkanek. Ojciec Grzegorz też zalecał Mumio w przypadku problemów z jakością nasienia, bo ona poprawia jakość nasienia, poprawia poziom testosteronu. Zalecał go również w przypadku nowotworów. I rzeczywiście ona ma bardzo szerokie spektrum działania. Jakby te inne aspekty pomijam, na razie tutaj się odnosimy do kwestii związanych z łamaniami. Proszę Państwa, idziemy dalej. No, urazy już mieliśmy. W urazach także oczywiście ma znaczenie ochrona chrząstki stawowej, bo jak się bardzo na przykład intensywnie wspinamy na góry, a zwłaszcza jak schodzimy z nich, to możemy sobie uszkodzić chrząstkę stawową. Chrząstka stawowa, zwłaszcza w stawach kolanowych, jest zbudowana z różnych substancji, ale w skład niej wchodzą również siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny i te substancje wchodzą, budując tkankę chrząstki stawowej,
wpływają także na wytwarzanie endogennych glikozaminoglikanów przez chondrocyty. To są takie standardowe substancje stosowane w suplementacji diety w przypadku chrząstki stawowej. Oczywiście efekt ich działania troszkę trwa. To nie może być tak, że od razu będziemy widzieć efekt. Musi ta suplementacja trwać kilka tygodni. To jest coś, co jest ewidentnie zalecane dla osób ze zwyrodnieniem kolan, ale także po urazach, czy też osoby, które jakby mają taki styl życia intensywny, że po prostu mogą tę chrząstkę sobie uszkodzić. Biodostępność glukozaminy jest do ust, do ich podaniu, dość dobra. Dlaczego o tym Państwu mówię? Dlatego, że niekoniecznie trzeba dać, w zastrzykach są takie pomysły, ale oczywiście można ją podawać doustnie. Ona także zmniejsza aktywność enzymów rozkładających chrząstkę, powoduje też syntezę kolagenu i mazi stawowej. To ma też znaczenie oczywiście do tego, że tę chrząstkę pobudza. W badaniach klinicznych dowiedziono, iż jest ona skuteczna w zahamowaniu uszkodzenia chrząstki. Są też badania, które mówią, że nie jest skuteczna. Niemniej jednak większość tych badań, ta szala przechyla się na korzyść niż na niekorzyść. Zatem my zalecamy, pokażę Państwu potem dwie takie formulacje, które używamy, do właśnie, tu się coś przeskoczyło. Dobrze. Proszę Państwa, tu badania kliniczne. O właśnie, to są dwie formulacje, które używamy właśnie które jedno jest, jednym jest chondroityna, w drugim jest glukozamina. Bo poza glukozaminą oczywiście używamy także chondroityny jako substancji, która po prostu jest też bardzo ważna w hamowaniu uszkodzenia chrząstki stawowej. Najlepsze połączenie, które my tutaj mamy, to chondroityna, glukozamina i korzeń chakorośli. To jest receptura, którą częściej używamy, i tu druga, którą też używamy w naszym Centrum Ziołolecznictwa. To są te dwie substancje, warto o tych pamiętać, jeżeli chodzi o hamowanie uszkodzenia chrząstki stawowej. Kolejna sprawa to sprawa związana z tym, że w zwyrodnieniu stawów, ale także w przypadku urazów, ale także szczególnie w przypadku chorób zapalnych stawów, ważne jest to, aby ten proces zapalny nie przebiegał aktywnie, albo przebiegał jak najbardziej łagodnie. Zatem do leczenia zapalenia stawów oraz do leczenia choroby zwyrodnieniowej, czy też stanów pourazowych, bardzo nadają się wszystkie te substancje, które hamują proces zapalny. I możemy ten proces zapalny hamować na różnym poziomie, różnymi sposobami i dietą. I tutaj zachęcam Państwa do zwiększenia w swojej diecie obecności kwasów omega-3, które są zwłaszcza w rybach morskich, na warzywach liściastych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dostarczymy organizmowi kwasów omega-6 obecnych w czerwonym mięsie na przykład, to wtedy wyprodukujemy w organizmie prostaglandyny prozapalne. Jeżeli zastosujemy kwasy omega-3 obecne właśnie w rybach morskich, czy w innych mikroorganizmach, innych organizmach morskich, no to wyprodukujemy przeciwzapalne prostaglandyny. To jest ta sytuacja, która pokazuje, że w naszym organizmie jaki surowiec dostarczymy, taki produkt końcowy uzyskamy. Oczywiście ja nie sugeruję Państwu całkowitego odstąpienia od mięsa. Absolutnie uważam, że dieta bogata to jest dieta, która jest zrównoważona i ma zarówno produkty mięsne, pochodzenia mięsnego, jak i produkty pochodzenia roślinnego. Natomiast bardzo zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo zwiększyli spożycie jajek, dlatego że jajka są źródłem przeróżnych, bardzo prozdrowotnych substancji i te wszystkie kłamstwa, bo tak to trzeba powiedzieć chyba na temat jajek, które nam sprzedawano przez lata. Sam zresztą osobiście nawet byłem kolporterem tych informacji, jako pracujący
lekarz w oddziale chorób wewnętrznych, sam o tym mówiłem, że jajka, że dieta z niską zawartością jajek, no sam to pisałem, proszę Państwa. No i oczywiście dałem się tak samo zmanipulować jak większość lekarzy. No oczywiście już od kilkunastu lat wiemy, że to jest bzdura. Odsyłam tutaj do źródeł bardzo obiektywnych. Pan profesor Tadeusz Trzyszka, pan rektor Tadeusz Trzyszka, pani profesor Cichoń, no to są dwa takie autorytety, które warto tutaj przedstawić. Pan profesor Trzyszka o tych jajkach mówił mnóstwo. Posłuchajcie Państwo tych informacji. Naprawdę można wielu leków nie zażywać, jak się suplementuje, jak się spożywa jajka. Ale to już inna sprawa. To tak tylko na marginesie. Wracając do przeciwzapalnych środków. Ryby morskie tak, ale też pamiętajcie Państwo o witaminie D3, o której już wspomniałem przedtem. Są doniesienia jednoznacznie sugerujące, że hamuje ona rozwój RZS-u, bo też suplementacja diety witaminą D3 zmniejsza poziom chorób autoimmunologicznych, o których będzie mowa. Ale wróćmy do sprawy zapalnych. Olej z oliwek, czyli oliwa. To jest po prostu coś, co również ma efekt przeciwzapalny. Zachęcam do spożywania oliwy. Ona jest jednak lepsza od olejów rzepakowych czy prawda, sojowych. Tutaj jest chyba konsensus w tej kwestii. Zachęcam Państwa do antyoksydantów i do tych antyoksydantów, które są hydrofilne, czyli te, które są obecne w owocach i warzywach, zwłaszcza owocach jagodowych, ale także tych lipofilnych, których między innymi źródłem może być jajko, żółtko jajka. I także też zachęcam Państwa do naturalnej witaminy E. My używamy w naszym Centrum Ziołolecznictwa naturalnej witaminy E, gdzie jest 4-tokoferole, 4-tokotrienole. To są naturalne i pełny obrad witaminy E. To jest 8 związków, a nie 1. Zatem żywność przeciwzapalna. Stosujcie Państwo żywność przeciwzapalną. Do takiej żywności na pewno też możemy zaliczyć wiesiołek, olej z wiesiołka, olej z ogórecznika, parzeczki czarnej. Jak najbardziej powinno się stosować. Kolejna sprawa. Wchodzimy już na poziom ziół, które mają efekt przeciwzapalny. Na początek chcę Państwu powiedzieć o czarcim pazurze. Czarci pazur, czyli korzeń hakorośli, jak wygląda, tak jak Państwo widzicie, być może od tego jest nazwa. Substancja już dłuższy czas stosowana w Europie, pochodzi z Namibii, czyli z zachodniej Afryki, południowo-zachodniej Afryki. Tam ci szamani stosowali od wielu lat harpagofrytum. Ona ma przede wszystkim, hamuje syntezę prozapalnej cytokiny TNF-alfa, ale także hamuje cyklooksygenazy, czyli koksy, lipooksygenazy. Hamuje przede wszystkim TNF-alfa i tak, czyli działa podobnie jak niektóre leki przeciwzapalne, te z grupy NLPZ-ów, ale jednak jest bezpieczniejsza od niej. Ponadto działa antyproliferacyjnie na błonę maziową stawów, pobudza do pracy układu limfatycznego. Czyli błona stawowa w przypadku chorób zapalnych stawów, a też zwyrodnieniowych, zwiększa się. Ona po prostu pogrubia się w sposób taki niekontrolowany i tu jest ważne, żeby ten efekt uzyskać. Można to hakoroślą uzyskać bez problemu. Ważne jest też, proszę Państwa, że ona działa przeciwobrzękowo. Tu jest znowu pokazany jest korzeń hakorośli w takim ujęciu działającym przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. To jest ważny element, dlatego że często pacjenci z bólami stawów, zwłaszcza to się tyczy stawów w dłoni, mówią: mam te ręce sztywne, jakbym miał je obrzęknięte. Hakorość działa przeciwobrzękowo. Poza tym jest to super produkt dla osób starszych, dlatego że zmniejsza poziom cholesterolu, poprawia trawienie, osoby starsze gorzej trawią i normalizuje poziom kwasu moczowego. Ten mapa myśli jest dostępna w profilaktyce zdrowotnej. Korzeń hakorośli ma też badania kliniczne, porównywanie go z lekami syntetycznymi. Wyszło dla tych hakorośli całkiem korzystnie. Oczywiście no, nie jest efekt działania ibuprofenu, że się zażyje od razu, ten efekt występuje, ale może być tutaj jak najbardziej stosowana, zwłaszcza, że jest to surowiec, który jest surowcem bezpiecznym.
Drugi taki surowiec, o którym warto pamiętać, to jest żywica kaździerzowca indyjskiego, Boswellia serrata, bardzo też popularny produkt, hamuje wytwarzanie kolagena, które w komórkach moziołowo-stawu kolagenazy są takie substancje, które uszkadzają, niszczą, trawią, w zasadzie uszkadzają kolagen. Następna sprawa, hamuje aktywność pewnych interleukin, czyli takich substancji, które są charakterystyczne dla procesu zapalnego, przez to ten proces zapalny hamuje, poprawia stan funkcji chrząstki stawowej poprzez mechanizmy chondroprotekcyjne. Nie będę może wchodził już w jakieś tam dokładne działania, mechanizmy działania tego, niemniej jednak warto tutaj dodać, że kadzidłowiec może być stosowany łącznie z lekami, to tamten hakorusz tak samo z lekami z grupy NLPZ-ów i przez to może się ilość tego NLPZ-ów zmniejszyć w naszym organizmie. Dlatego to jest takie ważne, dlatego że NLPZ-y mają różne działania niepożądane, różne, różniaste, natomiast mają też, proszę Państwa, złe działanie na chrząstkę stawową. Powodują one zakłócenie syntezy glikosaminoglikanów, które w tej chrząstce stawowej są. Także leki przeciwbólowe łagodzą dolegliwości bólowe, ale niestety mogą uszkadzać chrząstkę, przyspieszyć właśnie uszkodzenie się chrząstki. Kadzidłowiec był badany w porównaniu z takim lekiem syntetycznym z grupy koksybów, no i okazało się, że gram kadzidłowca był porównywalny z działaniem tego leku. Kadzidłowiec zmniejsza też ilość tych enzymów, które uszkadzają kolagen w obrębie chrząstki stawowej. Podawany był także, porównywano jego siłę działania z kwasem hialuronowym i okazuje się, proszę Państwa, że działa porównywalnie z zastrzykami dostawowymi, więc no, zastrzyki dostawowe są raz, że ingerencją w obrębie chrząstki stawowej, dwa, że no, nie są tanie. Tak więc to też tutaj należy o tym pamiętać. Kłącze kurkumy, kolejna substancja o działaniu przeciwzapalnym, no to jest substancja, która ma multipotencjalne albo ma działanie pleiotropowe, czyli działa wielokierunkowo. Kłącze kurkumy zmniejsza syntezę enzymów, które uczestniczą w procesie tworzenia prostaglandyn prozapalnych. Powoduje, że zmniejsza się aktywność osteoklastów. To takie komórki, które zżerają nasze kości. Działa poza tym antyoksydacyjnie. Jak już powiedziałem Państwu, antyoksydacja jest ważna, bo proces wolnorodnikowy przyspiesza, zwiększa stan zapalny, nasila stan zapalny. Ma skuteczność porównywalną nawet z diklofenakiem, były takie badania naproxenem i ibuprofenem, ale jest dobrze tolerowana. I coś ciekawego, że kurkuma stosowana łącznie z NLPZ-ami, czyli z tymi lekami przeciwzapalnymi, które wymieniłem wyżej, powoduje, że teże leki nie uszkadzają tak bardzo błony śluzowej żołądka. Czyli po prostu mamy do czynienia z substancją, która chroni śluzówkę żołądka w przypadku nawet uszkodzenia, w przypadku nawet stosowania tych leków z grupy NLPZ-ów. Tak więc jest szczególnie właśnie tutaj polecana w stanach zapalnych. Nie tylko zresztą stawów, ale w ogóle generalnie, bo stan zapalny to w procesie w mechanizmie stanu zapalnego w naszym organizmie dzieje się mnóstwo różnych rzeczy. Zresztą kiedyś o tym jeszcze będziemy może mówić. Kurkuma też obniża poziom CRP, to jest białko ostrej fazy, które podniesiony poziom sugeruje stan zapalny w organizmie. Kończy imbiru, działa przeciwzapalnie i też jest tutaj rekomendowane do receptur, które używa się w przypadku chorób reumatycznych, ale też innych stanów zapalnych, czy zapalenia zatok, czy alergicznych problemów, które jest mechanizm zapalny, czy też miażdżycy, które też jest problemem zapalnym, jak się okazuje. Podobno są sugestie takie dość bardzo liczne już nawet, że procesy chorób psychicznych to też jest forma stanu zapalnego. No, ale to już jakby kiedyś może o tym powiemy. I też tutaj mamy porównanie
z ibuprofenem, więc wysokie dawki imbiru działają porównywalnie jak 1200 mg ibuprofenu. No więc to jest taki mocny, mocny przekaz, że może nawet do tego stopnia dojść. Tak więc to nie są środki słabo działające, to już on działa w sposób solidny. Kolejna sprawa, kora wierzby, zwana popularnie naturalną witaminą, naturalną aspiryną. Ona rzeczywiście działa bardzo podobnie. Człowiek nawet ma wrażenie takiego pocenia się po zastosowaniu kory wierzby. Ona hamuje aktywność cyklooksygenazy, więc działa podobnie jak leki przeciwzapalne, te syntetyczne, no ale jest bezpieczniejsze oczywiście od nich w stosowaniu, więc to ona jest zarówno stosowana w chorobach zapalnych, przeziębieniowych, jak i w przypadku chorób stawów może być również stosowana. I tutaj taka mieszanka ziołowa, którą my używamy w Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza. Takie połączenie surowców zielarskich, które działają przeciwzapalnie. Kadzidłowiec, kurkuma, imbir, hakorośl, kora wierzby. To jest to, co my prawda, rekomendujemy. W takim połączeniu, w takich proporcjach się najlepiej sprawdza w przypadku działania przeciwzapalnego. Proszę Państwa, i tutaj jeszcze kolejna rzecz, na którą chcę Państwu zwrócić uwagę. To jest mieszanka ziołowa. Ci, którzy mnie już Państwo mnie widzieli w poprzednich moich wystąpieniach, zwłaszcza gdy mówiłem o chorobach układu pokarmowego, to tą mieszankę ziołową znają. Dlaczego tą mieszankę ziołową znają? Skąd? Bo ona była używana w chorobie wrzodowej żołądka, w refluksie. To jest taka mieszanka ziołowa, która wykazuje działanie przeciwzapalne. Dlaczego tutaj? Ona oczywiście się nadaje w przypadku osób, które są zmuszone do stosowania leków mogących uszkodzić błonę śluzową żołądka, to tego typu mieszanka ziołowa jest jak najbardziej rekomendowana, dlatego że ona chroni błonę śluzową żołądka. Pamiętacie Państwo ten schemat, gdzie ja pokazywałem taką wagę, no nie? Że są czynniki, które uszkadzają i są czynniki, które chronią. Jeżeli przeważą to, co uszkadzają, no to mamy problem z błonę śluzową żołądka. A gdy mamy przewagę czynników, które łagodzą, które neutralizują te uszkadzające, no to mamy zdrowie. I mieszanka ziołowa jest bardzo ważna. I tutaj jest naprawdę super skład. Rumianek, lukrecja, babka lancetowata, proboszczas, nagietek. To są substancje, które możemy spokojnie użyć do ochrony błony śluzowej żołądka w przypadku potrzeby stosowania leków, które tą błonę śluzową mogą uszkodzić. Możemy też się odwołać do preparatów pszczelich i tutaj ekstrakt propolisu i mikroizolat pyłku pszczelego również. My też czasami używamy takiego połączenia, mamy taki preparat, który często stosujemy właśnie w tej kwestii. Tak więc to jest jakby sprawa związana z tym. Następna kwestia, choroba autoimmunologiczna. Teraz przechodzimy do tych chorób, najtrudniejszych do leczenia, chorób reumatoidalnych, które w mechanizmie autoimmunologicznym uszkadzają narząd ruchu i nie tylko. Dlaczego tak się dzieje, że mamy uszkodzenie? Bo autoimmunologiczne choroby to choroby z autoagresji. To są te choroby, w których nasz układ odpornościowy, myląc się przez pomyłkę, uszkadza własne komórki. Mogą to być komórki chrząstki stawowej, mogą to być komórki tarczycy, mogą to być inne komórki. My się teraz skupiamy bardziej na komórkach stawów, dlatego że mamy tutaj ten problem. I tutaj takim schematem, który chciałem Państwu tutaj pokazać, co do chorób autoimmunologicznych, to jest tak. Mamy czynniki genetyczne, czyli osoby, które mają w rodzinie choroby autoimmunologiczne, mają nieco większą skłonność do nich niż te osoby, które ich nie mają. Ale nie, to znaczy, że geny mamy już takie, które nam predysponują do chorób autoimmunologicznych, to że zachorujemy. Niekoniecznie. Dochodzą tu czynniki środowiskowe. Środowisko jest bardzo ważne. Co takim wyzwalaczem jest, który może spowodować, iż ta choroba się pojawi? No mogą być infekcje na przykład. Mogą być stosowane leki. Może być stres. Może być dieta. Często te czynniki współistnieją z sobą i wtedy niestety dochodzi do rozwoju choroby autoimmunologicznej. Mogą one być narządowo swoiste, na przykład zapalenie tarczycy autoimmunologicznej, choroba Hashimoto. Może być to też choroba, która jest w całym organizmie, na przykład toczy rumieniowata. Proszę Państwa, czy jest rozwiązanie? No korzeń piwonii białej
jest taką substancją, którą my używamy w naszym centrum. Mamy taki preparat, gdzie mamy korzeń piwoni białej połączony z mikroodkładnikami odżywczymi. Tego typu substancji używamy. Dobrze jakości korzeń piwoni białej się tutaj bardzo dobrze sprawdza. Piwonia była używana już w latach, już ponad 1000 lat w medycynie chińskiej. Chińska Agencja Leków zatwierdziła jej stosowanie, zezwoliła na wprowadzenie na rynek preparatów z korzeniem piwoni jako produkty modyfikujące przebieg choroby reumatoidalnych i to już w, no, ponad 20 lat temu, 25 lat temu. W Europie jeszcze nie jest on dopuszczony jako lek, ale stosowany jest w suplementach diety i my taki właśnie taki używamy. Co tutaj, jak ona działa? Więc działa przede wszystkim przeciwzapalnie. Działa przeciwzapalnie, może nie przede wszystkim działa inaczej, ale ma też działanie przeciwzapalne. Ma działanie przeciwbólowe, ma działanie przeciwskurczowe, moczopędne, też stosowane w chorobach prostaty. Natomiast najważniejszym elementem jest ten mechanizm. Otóż piwonia działa immunomodulująco. Hamuje postęp chorób autoimmunologicznych. I to pokazano w wielu badaniach. Najwięcej badań na ten temat jest, proszę Państwa, na chorobę reumatoidalną stawu, na reumatoidalne zapalenie stawów, czyli RZS. Badanie już stare, bo z 1993 roku, pokazało, że stosowanie metotreksatu albo piwoni, bo tutaj to badanie mamy pierwsze na 450 ludziach, 50 pacjentach, przepraszam bardzo, i tutaj podajemy metotreksat i podajemy piwonię. Okazuje się, że efekt działania był prawie taki sam. Piwonia powodowała poprawę u 71,7%, a metotreksat u 81,7%. Zatem bardzo niewielka różnica, natomiast no, tolerancja metotreksatu jest bardzo różna. Wielu pacjentów go po prostu nie toleruje i dlatego też tego typu propozycja jest bardzo dobra, zwłaszcza że, proszę Państwa, okazuje się, że piwonię można stosować razem z metotreksatem. TGP to są glikozydy piwoni, taki po prostu zespół glikozydów, ten ekstrakt tak się zwykł nazywać, czyli TGP, więc dlatego my też używamy tego sformułowania, ale to chodzi o korzeń piwoni. I zwróćcie Państwo uwagę, to jest badanie na grupie pacjentów, gdzie podawano sam metotreksat, to jest taki typowy lek w chorobach reumatoidalnych, i metotreksat z piwonią. I teraz różnica jest taka, że nawet z tą piwonią on był w stanie działać lepiej. Ale najważniejsze jest to, że w ogóle metotreksat mógł być razem z piwonią podawany, bo nie doszło do żadnych interakcji negatywnych, a wręcz pozytywnych. Drugie badanie też Państwu pokazuję i to jest badanie pokazujące metotreksat z sulfasarazyną. To jest typowy środek przeciwzapalny stosowany w chorobach reumatycznych, reumatoidalnych, ale także w zapaleniu jelit o podłożu autoimmunologicznym. Metotreksat z piwonią. I tutaj patrzcie Państwo, te postępy były bardzo podobne, a w niektórych przypadkach nawet efekt metotreksat z piwonią był lepszy niż metotreksat z sulfasalazyną. Zatem mamy bardzo dobry produkt, który możemy dawać pacjentom. Kolejna rzecz, łuszczycowe zapalenie stawów, to również coś, co możemy zastosować u pacjentów, proszę Państwa, i w łuszczycowym zapaleniu stawów również piwonia się sprawdza. Jest badanie tutaj na dole, też rzadsza choroba. Kolejna sprawa, piwonię można stosować też w innych chorobach. Jeszcze tam wspomnę jeszcze o jednej z nich. Natomiast trzeba też wiedzieć, że może mieć działanie niepożądane. I w kilkunastu procentach przypadków ona się może objawić niepożądanymi działaniami. Mianowicie może to być biegunka i 13% osób ma taką biegunkę i mi się pacjenci tacy zdarzają. Co ja wtedy robię? Zmniejszam dawkowanie. Zwykle jak stosuję na przykład ten preparat u nas używany dwa razy dziennie po dwie kapsułki, to na przykład gdyby były biegunki, to schodzę do dawki dwa razy dziennie jedna i wtedy uzyskujemy ten efekt
efekt trochę, prawda, łagodzący i ten zazwyczaj pacjenci przy redukcji na połowę dawki terapeutycznej mają już, nie mają objawów biegunkowych ani bólów brzucha, a potem stopniowo staram się dochodzić do tej wyższej dawki, czyli do tych 4 kapsułek dziennie. I to się rzeczywiście dobrze sprawdza. Nie zalecana jest w przypadku ciąży i laktacji, dlatego że nie było badań w tym kierunku robionych. Może teoretycznie wchodzi w interakcję z lekami przeciwpadaczkowymi, ale to musimy widzieć, że coś takiego się do czegoś tego dochodzi. To jednak kwasem walproinowym. Też ważne jest, że czasami ona może słabiej działać, gdy mamy uszkodzoną florę jelitową. Dlatego warto u takich osób, które brały antybiotykoterapię albo przewlekle stosowały NLPZ-y, łącznie z piwonią, zastosować również preparaty błonnikowe, które tą florę jelitową poprawią. Zresztą ci, którzy mnie oglądali w poprzednich moich wystąpieniach, a ci, którzy nie, to mogą sobie do nich na Facebooku czy YouTubie wrócić. Wiecie Państwo, co się stosuje, jakie surowce naturalne można zastosować, aby ta flora jelitowa była na odpowiednim poziomie. Proszę Państwa, tutaj właśnie receptura tego naszego takiego preparatu, który używamy w centrum. Na dobę podajemy zwykle 1,5 grama korzenia piwoni, żelazo, cynk, mangan, miedź, selen. I proszę Państwa, ona ma duży potencjał terapeutyczny, zwłaszcza w takich chorobach, których się w ogóle nie leczy przyczynowo. Nie leczy się przyczynowo. Często podawana jest tylko L-tyroksyna, żeby ci pacjenci, żeby ten stan poziomów hormonów tarczycy był właściwy. Chodzi o chorobę Hashimoto. Choroba Hashimoto to jest autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. W skrócie właśnie częściej to używa choroby Hashimoto i ta choroba uszkadza naszą tarczycę latami uszkadza, aż w końcu uszkodzi do poziomu takiego, że po prostu nie ma już tego efektu wytwarzania hormonów. Wtedy musimy zastosować hormony z zewnątrz. Natomiast jest nadzieja, że ja tu widzę u pacjentów, którzy mają tą chorobę, że zahamowanie procesu autoimmunologicznego może spowodować, że ta choroba, tarczyca nie zostaje uszkodzona, że ten proces zapalny w niej się osłabia, a przez to ona po prostu zwyczajnie ocaleje. Podsumowując piwonię, bo to jest taki chyba ma mniej znany aspekt, no więc zalecana jest zwłaszcza u osób starszych, jest bardzo wysoko tutaj oceniana, zwłaszcza u osób starszych, którzy na przykład nie mają tolerancji na tą, że metotreksa, czy też inne środki, bo czasami się stosuje inne środki, mają, jest ona dość dobrze przebadana, dobrze tolerowana. Ma nawet takie działanie hepatoochronne, bo w porównaniu łącznie z lekami stosowanymi lefonomidem na przykład powoduje mniejsze uszkodzenie wątroby. Jest ona też dobrym rozwiązaniem u osób, które są z pogranicza. Bo czasami mamy taką sytuację, że pacjenci trafiają do lekarzy reumatologów i oni mówią, proszę Panią, no pewne cechy choroby reumatycznej Pani ma. Dlaczego mówię Pani? Dlatego, że RZT jest częstszy u Pani. Pewne cechy choroby reumatycznej Pani ma, ale jednak jeszcze nie ma Pani wystarczającej ilości, żeby można było prowadzić leki. Czemu tak mówią? Dlatego, że wprowadzenie leków syntetycznych no, wiąże się z określonymi działaniami niepożądanymi, więc lekarze muszą jakby mieć rozpoznaną chorobę i po prostu wtedy dopiero wprowadzają. Natomiast jest cała grupa pacjentów na granicy zdrowia i choroby. To są pacjenci często określanej borderline, czyli na granicy, na linii granicznej. I takim osobom możemy zastosować na przykład piwonię, dlatego że tutaj mamy bardzo duży margines bezpieczeństwa. Możemy spróbować tego typu i zobaczyć, jaki będzie efekt tego działania. Tak samo są zespoły nakładania wielu różnych chorób autoimmunologicznych i też tutaj ona się też można. Zwykle choroby autoimmunologiczne idą parami albo trójkami. No niestety to jest
To jest jeden pień, z którego wyrastają korzenie, wyrastają gałęzie i my mamy często jedną, a potem drugą, a potem trzecią chorobę autoimmunologiczną, więc to tutaj jest dość istotne. Oczywiście, jak zawsze, proszę Państwa, zachęcam do tego, byście Państwo korzystali z pomocy lekarzy, zwłaszcza o w tych chorobach. Tutaj samemu nie wolno sobie, prawda, nie wolno bagatelizować. Lekarz to jest osoba, która na pewno chce Wam pomóc. Czasami się uda, czasami się nie uda, no ale taki już nasz los lekarski. Czasami uda nam się pomóc, czasami się nie uda pomóc. Dlatego korzystajcie z pomocy lekarskiej. Ja tutaj Państwu to przedstawiłem, ale pamiętajcie Państwo, to są informacje. To są informacje, to nie zastępuje porady lekarskiej. Fachowy personel służby zdrowia czeka na Państwa w przychodniach. Proszę Państwa, pamiętajcie też Państwo o tym, że są farmaceuci. Bardzo dobrze wykształcona grupa i mają czasami mało czasu w tych aptekach, bo presja kolejki, bo te sieci apteczne tam na nich, że tak powiem, dybią, że mają tam sprzedawać różne rzeczy, ale to są świetnie przygotowani specjaliści. Są też osoby, które pracują w sklepach zielarskich. Wierzcie mi, oni się bardzo intensywnie szkolą. To są pasjonaci. Też mają dużą wiedzę. Korzystajcie z ich pomocy. Ale lekarz jest na pierwszym miejscu. Proszę Państwa, to takie podsumowanie działania tychże produktów i zwróćcie Państwo uwagę, że możemy, że jeżeli mamy problemy z układem kostnym, jeżeli mamy na przykład, może tak, idźmy od góry, jeżeli mamy choroby reumatoidalne, na przykład RZTS, zesztywniające zapalenie stawu kręgosłupa, toczeń rumieniowatych, to są inne choroby reumatoidalne, to najważniejszym elementem jest leczenie immunomodulujące. I tutaj korzeń piwonii białej z tymi dodatkami, które tam Państwu pokazałem. Działanie przeciwzapalne jest też bardzo ważne, ale też warto u tych osób, w tej grupie pacjentów wspomagać stan kości stawów, więc te kwestie krzemu, Mumio, to będzie tutaj korzystne działanie. Przeciwzapalne to macie cały zespół ziół, które tam Państwu pokazałem, modulacja to piwonia. Jeżeli chodzi o urazy, złamania, to tutaj dominują te środki, które mają, te preparaty, które mają wzmacniać chrząstkę stawową i kości. Zatem to tutaj właśnie dominacja krzemu, Mumio, witamina D3, witamina C. Przeciążeniowej, ale też przeciwzapalne środki. W chorobie przeciążeniowej i zwyrodnieniowej stawów tak samo to i to, ale już większym znaczenie nabierają zioła o działaniu przeciwzapalnym. Immunomodulacja w przypadku tych działań nie wchodzi, nie jest potrzebna. I pamiętajcie Państwo jeszcze na końcu. Ja mówiłem Państwu o wykorzystaniu naturalnych produktów, szczególnie ziół, i pewnych dietetycznych produktów w leczeniu zespołów bólowych. Ale ruch jest na pierwszym miejscu. No i te metody, które my tu stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa na porządku dziennym. Czyli wszystkim terapia manualna to jest coś, co jest w stanie bardzo, bardzo pomóc. W zespołach bólowych, przeciążeniowych, no to jest podstawowe leczenie. Manualna terapia, akupunktura, akupresura, to są te prawda, działania terapeutyczne, które powinny być na pierwszym miejscu. Więc nie wolno o nich zapominać, to nie tylko zioła czy też inne produkty są w narządzie ruchu potrzebne. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam Państwa do polubienia na Facebooku, na Instagramie, bądź też na YouTubie i też do zakupu książek, gdzie możecie Państwo dowiedzieć się nieco więcej o fitoterapii. A teraz pozwolicie Państwo, że sięgnę do pytań, bo pytania, ja nawet nie powiedziałem Państwu na początku, że można pytać. Jak ktoś nie ma jeszcze jakieś pytania, a nie wiedział o tym, że można pytać, to proszę bardzo, zapraszam do pytań. Możecie Państwo na czacie tam napisać. Ja tutaj sobie będę ten czat oglądał teraz i zobaczymy, co mi tutaj Państwo za pytanie zadaliście. O, sporo tych pytań. Dobra, idziemy. To są tak, dzień dobry.
Ważny temat, czyli na razie mamy to. No, mamy teraz troszkę mieć kłopot z tym. Muszę chyba tak robić. O. Czy ziemia okrzemkowa też może być? No ja mam wątpliwości co do ziemi okrzemkowej. Ten surowiec zielarski, ta mieszanka ziołowa, którą ja Państwu zarekomendowałem a propos źródła krzemu, to jest mieszanka, którą stosował Pan Profesor Żarowski u swoich pacjentów. Potem my stosujemy i widzimy efekty pozytywne. Ja nie stosuję, także nie potrafię jednoznacznie skrytykować, ale też nie, ja bym nie zalecał. Ja wolę naturalne źródła, no takie mam coś w sobie. Tak, nic nie kosztuje, ile kilka my zbierają. No właśnie, tutaj pani prawda pokazała, że zioła są tanie i bardzo dobrze mają być tanie. Bardzo ciekawy temat. Jakie omega 3 poleciać? No DHA i EPA, no to są te takie, które są w rybach morskich. Mamy tu wątpliwości do tych ryb morskich też, zważywszy na to, że no niestety ryby morskie mają zanieczyszczenia. No ale ja zalecam zazwyczaj takie, które nie podlegają hodowli, czyli śledzie na przykład. Śledzi się nie hoduje. Większe ryby typu łosoś i dorsz to są ryby hodowlane. Śledzi się nie hoduje. Masło można, smalec, jaja kurze, kacze. Jaja kurze są najlepszym, to jest najlepszy produkt spożywczy, który mogę Państwu zareklamować. To są jaja. Tu odsyłam do pana profesora Trzyszki, który się zowie, sam się to powiedział, mimo że jest rektorem, był rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego, to opowiadał, że jest pierwszym jajologiem Rzeczpospolitej. Więc naprawdę zachęcam do nich. Także jaja ponad wszystko. To rzeczywiście znakomity surowiec. Poza tym jeszcze ważna sprawa. Zwyrodnienie stawów się nasila w przypadku osób, które mają nadwagę czy otyłość. Są pewne dowody na to, są dowody na to, iż w diecie, której stosujemy dużo jajek, my szybciej chudniemy. To tak na marginesie do tych naszych poprzednich moich wystąpień jeszcze. Także, zresztą mówiłem o tym już poprzednio, ale jeszcze Państwu to wspominam. Proszę Państwa, tak. Omega 3 są w warzywach liściastych, sałata na przykład. Olej ryżowy, no to nie jest olej, ja nie jestem dietetykiem, więc nie chciałbym się za bardzo wymądrzać. Wiemy na pewno, że tłuste ryby morskie mają omega 3, że też olej lniany, on musi być przekształcony co prawda do tych właściwych omega 3, ale też jest źródłem korzystnym. No i warzywa liściaste. Olej ryżowy niestety nie potrafi odpowiedzieć na ten, na to już jestem za cienki w dietetyce. Potwierdzam, wysoki poziom witaminy D3 to połowa sukcesów leczenia RZS. Tak, to jest witamina D3 hamuje poziom, hamuje choroby autoimmunologiczne. Zatem trzeba. Dalej, czy live będzie zapisany? Tak będzie, będziecie Państwo mogli zobaczyć to później. Tak, piwoni z działaniem metotreksatu, podobają mi się. Tak, te badania są, jest ich jeszcze więcej. Oczywiście ja tylko zaprezentowałem parę. Możecie Państwo wpisując sobie w PubMed, to w przeróżnych chorobach autoimmunologicznych ona już być, tak zaczyna być badana, ale szczególnie właśnie jest w tych MRZS-ie. Namiary, jak trafić do Pana na wizytę. Ja myślę, że te namiary tam chyba ktoś napisze. No, mogę podać, nie wiem, no, telefon, w którym jest rejestracja. Mogę nawet teraz podać 33 861 8671, ale tam będzie napisane. Napisane, już nie będę tutaj teraz pisał, żeby mi to się nie rozleciało, ten czat. W przypadku przepukliny kręgosłupa na odcinku lędźwiowym, które powoduje rwę kulszową, jaką dawkę ibuprofenu
Pan poleca co jeszcze? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o rzeczywiste uszkodzenie i przepuklinę kręgosłupa, która uciska na korzeń nerwowy i powoduje lwę pluszową, my mamy w naszym centrum taką oryginalną metodę terapeutyczną, bardzo skuteczną. Możecie Państwo też na portalu, na stronie internetowej drblecha.pl jest artykuł. To jest badanie, to jest obserwacja, którą prowadziłem wiele lat temu, ale ona już pokazuje, wtedy pokazywała na dużej grupie pacjentów, ponad 200, 250 czy 60 osób, pokazywała, jak skuteczna jest ta metoda, którą my stosujemy. To jest metoda, która łączy wiele różnych metod. Nie będę się tak rozwijał tej kwestii, bo to byłaby długa rozmowa. Niemniej jednak, jeżeli to jest rzeczywista przepuklina uciskająca na nerw, to ibuprofen może nie być skuteczny. Wtedy najczęściej, jeżeli jest rzeczywista przepuklina, to pacjenci to objawiają się w ten sposób, że leki przeciwbólowe działają słabo albo w ogóle nie działają. To jest bardzo przykre dla tych pacjentów, bo nie można zredukować tego bólu. Natomiast my mamy swoją metodę, używamy do tego różnych tam preparatów i ziołowych, i organopreparatów. No, tam jest grupa działań, które trzeba zrobić. I ten pacjent musi się zjawić u nas. Tego się nie da powiedzieć przez internet. No, musi być zbadany, bo to trzeba zróżnicować pewne kwestie. Także rzeczywiste przepukliny dyskowe leczymy naprawdę z dużą skutecznością. To są pacjenci, którzy byli kierowani, są zazwyczaj kierowani na operację. I to bardzo rzadko się zdarza, że muszą iść, jeżeli się wprowadzi odpowiednie leczenie. Ale to muszą być. Oczywiście są wskazania do operacji czasami bezwzględne, przynajmniej zgodne z tymi wytycznymi, które są dostępne, czyli uszkodzenie, czyli niedowłady, zaburzenia zwieraczy, czy nie trzymanie stolca, nie trzymanie moczu, to są już wskazania do operacji. Niemniej jednak te niedowłady, które normalnie były leczone operacyjnie, byśmy wysyłali takich pacjentów na operację, jeżeli były takie ostre stany, w czasie COVID-a, kiedy wszystko przestało działać, jak Państwo wiecie, Polska stanęła, oddziały neurochirurgiczne też stanęły, ci pacjenci zostali sami sobie i myśmy prowadzili naszą metodę leczenia u tych pacjentów nawet z tymi niedowładami. I o dziwo okazuje się, że ci pacjenci, którzy by normalnie byli zoperowani, oni wyszli z tego. Albo się im znacznie poprawiło, bardzo znacznie poprawiło. Także jest metoda, nie traćcie Państwa nadziei, ale to musimy się już wtedy, to już trzeba spotkać się. Tego się nie da przez internet. Idźmy dalej. Proszę o informację w sprawie wizyty. No to na pewno już tam będzie pokazane zaraz, gdzie tam się... Znam takich zielarzy, mogę, wiedzę mają. Ziołami przepukliny dyskowej się nie wyleczy, proszę Państwa. To od razu mówię, jak jest przepuklina dyskowa, to nie ma takiej opcji. Ja, mając 30 lat doświadczenia, nie widziałem takiej sytuacji. To trzeba łączyć wiele rzeczy. To jest bardzo poważna choroba. Piękny live, dziękuję za komplement. Jeśli choruje na tarczycę, to choruje całe ciało, zgadza się, to jest bardzo ważny element naszego metabolizmu. Do tej pory lekarze popełnili błąd w diagnostyce, jak można diagnozować Hashimoto tylko po wyniku TSH. Proszę Państwa, no, Hashimoto diagnozuje się zazwyczaj jakby dwutorowo. Badaniami z krwi bada się poziom przeciwciał anty-TPO i anty-TG. Anty-TPO i anty-TG to można zbadać w większości laboratoriów na terenie Polski. Nie są to drogie badania. Natomiast też warto było potwierdzić w USG, wychodzić dość charakterystyczny obraz tej tarczycy i zazwyczaj łączenie tych dwóch elementów plus oczywiście niedoczynność tarczycy, choć czasami zdarza się nadczynność rzadko, no to wtedy w ten sposób się to Hashimoto rozpoznaje. Hashimoto bardzo popularna schorzenie, zwłaszcza u pani. Często pani, które zaczynają przybierać na masie, są przerażone, bo wytrzymają dietę, zawsze były szczupłe, a tu nagle coś się dzieje, badają sobie poziom hormonu tarczycy, bo się pyk, za niski. Mówię o T3, FT4, bo TSH wtedy oczywiście spada. Czy rośnie, przepraszam. FT3, FT4 spada, TSH rośnie, żeby było właśnie powiedziane.
Proszę Państwa, oj, bo mi tu przeleciało coś, sekundę. Tam na samym końcu było jeszcze. Aj, kurka wodna, jeszcze muszę wyżej przejść. Przepraszam, że to tak trwa. Tu telefon jest napisany do Centrum Żeglarstwa, także Państwo macie go w tym. Jeszcze tutaj mamy jakieś pytania. Przepraszam, że to tak trwa, ale jest. Pytanie jest tutaj. Co zaleca Pan kolagen rybi? Ja zalecam, proszę Państwa, raczej, jeżeli już chodzi o kolagen, to tutaj jestem wierny tym zaleceniom ojca Grzegorza Sroki. Ojciec Grzegorz Sroka zalecał galaretki u pacjentów. I to różnego rodzaju. Sam zresztą nawet te galaretki robił. Zjadaliśmy je z danym doktorem Jóźwikiem, tam zawsze będąc w sobotę u ojca Grzegorza z pacjentami, to tam na przykład tam zapraszam na te galaretki, iśmy tam zjadali albo galaretki, albo jajecznicę nagięliśmy z palca. Potrawy terapeutyczne są w ziołolecznictwie ojca Grzegorza, które Państwo macie na ekranie. Tam są potrawy terapeutyczne. To naprawdę były potrawy, które leczą. Bożywność leczy oczywiście. Rano zawsze sztywnie, także ja nie polecam w kapsułkach, raczej tak w diecie, kolega. No i witamina C i krzem naturalny. Rano zawsze wstaję ze sztywnym kręgosłupem lędźwiowym po operacji i dużo zwyrodnień. Tak. No, jak ktoś miał operację, no to jest niestety częsta przyczyna operacji, przepuklina dyskowa. Tacy pacjenci też się trafiają, bardzo dużo takich pacjentów, bo po operacji niestety nie ma efektu. I potem ten efekt się pojawia po naszych interwencjach, bardzo często się pojawia efekt. Także no tu akurat w przypadku chorób kręgosłupa, no to można powiedzieć, że specjalizujemy się w przypadkach trudnych. I to, nie wiem, może ktoś z Państwa miał okazję się przekonać, co mnie słuchają, ale wierzcie mi naprawdę, no nie chwalimy się. Ja się nie chwalę tutaj, tylko mówię prawdę bardzo, bardzo wielu pacjentów. Sami się potrafimy zdziwić co do tych bólów, bo na przykład przypadek z wczoraj, który mnie zdziwił, a mam naprawdę wielkie doświadczenie w leczeniu zespołów bólowych, gdzie pacjentka przyszła z bólem stopy. Ten ból stopy, no, była złamana, ta staw skokowy leczono operacyjnie, to złamanie, tam pacjentka dalej miała blachy, śruby. No więc mówię pacjentce, no wie Pani, to przypuszczam, miała też bóle kręgosłupa. I mówię, no kręgosłup to raczej powinien być szybko leczony, powinien się poprawić od razu, ale wie Pani, co do tej stopy, to myślę, że to nam troszkę czasu zajmie. No i cóż się okazało, proszę Państwa, że ja zawsze standardowo pierwszy zaczynam od kręgosłupa, to badanie i zrobiłem ten pacjentce zabieg manualny, a przedtem oczywiście test zrobiłem pacjentce, bo miałem straszny ból przychodzenia na piętach i na palcach. I nie dotykając tej stopy, proszę Państwa, nie robiąc nic ze stopą, dokonałem zabiegu manualnego na kręgosłupie lędźwiowym i pacjentka zaczęła prawie bez bólu chodzić na palcach i na piętach. Co to, jaki jest wniosek? Że my dalej się dziwimy, jak wielką rolę w zespołach bólowych stawów obwodowych, czy w dłoniach, czy w stopach, czy w kolanach, odgrywa kręgosłup. Ja nie dotknąłem tylko tego stawu skokowego. Tej stopy nie dotknąłem jeszcze. Jedynie zrobiłem to na kręgosłupie, manualny zabieg. I ta pacjentka test prowokacyjny miała już ujemny. Zatem, mimo że te wszystkie zaburzenia tam się oczywiście kumulowały i to czy trzeba będzie leczyć, to jednak ten najistotniejszy ból był spowodowany kręgosłupem. Z czego to wynikało? Z tego po prostu prawdopodobnie, że pacjentka długo chodziła kulejąc na tą nogę i ten kręgosłup zaczął także być w cudzysłowie kulawy. Po prostu źle funkcjonował. Biomechanika tak jest skonstruowana. Narząd ruchu to jest jedność. To nie jest tak, że mamy coś osobne. Nie. To wszystko ze sobą współdziała. I to na poziomie stawów, kości stawów, ale także na poziomie mięśni, powięzi. My jesteśmy jednością. Jesteśmy jakby taką taśmą, która współdziała z sobą. Więc tutaj trzeba tego typu działania. Biomechanika jest tutaj bardzo ważnym elementem. Tak, ale ja to się rozgadałem. Natomiast rano zawsze wstaję ze sztywnym kręgosłupem, lędziłem w operacji dużo trudniej. No, my pacjentów zwykle uczymy. Także pacjent przychodzi i jest uczony pewnej terapii do domu. I myślę, że jakby się Pani zjawiła i no to na pewno jesteśmy w stanie pomóc. Czy wyleczyć? Nie wiem, ale pomóc tak.
I tutaj dalej mamy RZS leczone tylko naturalnie, stosuję to, co tutaj pan doktor mówił, dziękuję. A, czyli jest jakaś pacjentka. Jakaś pacjentka. No naprawdę, no daje się to, można to po prostu, naprawdę można, nie zawsze się udaje, proszę Państwa. Nie zawsze się udaje. Czasami jesteśmy za mało doświadczeni, nie powiem za głupi, za mało doświadczeni, po prostu nie mamy jeszcze takiej wiedzy, no nie potrafimy, jesteśmy za słabi, za małe doświadczenie mamy, ale je nabieramy z wielką pokorą wobec natury, ale w wielu przypadkach się udaje, coraz częściej się udaje, że narząd ruchu się dobrze leczy ziołami i naturalnymi metodami innego rodzaju. Ja mam RZS i jestem bez leków, dieta, suplementy, no, ci da się, telefon jest podany, zapraszam na grupę RZS, RZS, tylko natura, no, może się Państwu udostępnić ten właśnie tutaj film, może coś komuś się przyda. A co poleca Pan na bóle barku, ręki oraz drętwienie palców? Proszę Państwa, no ból barku, no to jest najczęściej ból zlokalizowany w samym stawie barkowym. No to jest przyczyna odkręgosłupowa, bardzo często skąpa piersiowego, a nie szyjnego. Bardzo dobrze się leczy. Te spoje bólowe barku leczą się bardzo dobrze, ale to wymaga przede wszystkim terapii manualnej. Tutaj zioła mają znaczenie marginalne. Tutaj można wprowadzić tą terapię, te surowce zielarskie, te preparaty, które tam Państwu rekomendowałem na początku do wcierania, ale co do ustnego stosowania, nie będzie efektu dobrego, nie będzie. Bark to jest terapia manualna, akupunktura, akupresura, tkanki miękkie, no tutaj to trzeba działać bardzo szeroko, ale to się dobrze leczy. Drętwienie palców może być spowodowane uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego, najczęściej tak się zdarza, może być też cieść nadgarstka. No trzeba by więcej powiedzieć, no dość popularny przykład. To czasami, zwykle te objawy łagodzą się od razu. Ten pacjent widzi od razu po pierwszym zabiegu, że jest inaczej. Co można zrobić przy zapaleniu powięzi podeszwowej powracającej co kilka lat? Proszę Państwa, my używamy takich technik terapeutycznych związanych z tkankami miękkimi. Oczywiście też odblokowujemy wszystkie stawy stopy, żeby to wszystko tam ruszyło, bo to trzeba całego pacjenta przepatrzeć. Ta stopa, no to jak Państwu mówiłem, jesteśmy całością. Jak mamy stopę zepsutą, przepraszam za wyrażenie, zepsutą, w cudzysłowie, no to ona nie funkcjonuje dobrze, zatem będzie biomechanicznie oddziaływana na kolano, na biodro, na kręgosłup. Może mieć do tego bóle głowy nawet. Tak może być. Także no, trzeba by było pacjentkę przepatrzeć, bo to może być i stan zapalny, wątpliwie, raczej nie ma stanu zapalnego, ale może być też zaburzenie biomechaniczne wynikające z czegoś tam, że sobie skręciła nogę, coś tam nie poszło tak i to tak się potem kitrasiło, aż w końcu doszło do takiej sytuacji, jak ta Pani ma. Także, Szanowna Pani, jesteśmy do usług. Oj, tam zawsze jakoś to... Aha, nie, bo znowu pytań dużo przyszło, kurczę, ale pytacie Państwo. Dziękuję za wykład, dziękuję. Ja też dziękuję za słuchanie. Czy guzki można leczyć, cofnąć? No, co do dolegliwości bólowych można te guzki leczyć, natomiast co do wyglądu nie widzimy żadnych szans na to, żeby zlikwidować. Ale nie będzie bolało. Możemy to zrobić. Czy zalecacie Pan coś do wzmocnienia więzadeł? No, przypuszczam, że pytanie wiąże się z, od Pani Kasi, pytanie wiąże się, proszę Państwa, z tym, że jest jakiś problem natury kolagenowej. Więc tutaj te wszystkie produkty, o których mówiłem, czyli witamina C, krzem na kolagen, czy też ta dieta galaretkowa. Niemniej jednak może to być nadruchomość stawów. Czasami nadruchomość stawów, zwłaszcza u kobiet młodych, występuje często. Najgorsza nadruchomość mają te panie z baletu. To są ciężko chore osoby zazwyczaj. Natomiast no tutaj wymagam, to trzeba by suplementacja podałem, a dalej to trzeba by zobaczyć. Mega wykład, dziękuję za, bardzo dziękuję za komplementy. Dziękuję za komplementy, dziękuję za inflabon i rezweratrol razem. Inflabon, tak, inflabon to jest taki przeciwzapalny środek, ta receptura Państwu była podana. Rezweratrol, tak, można razem. Rezweratrol to jest taki środek, który raczej dajemy w przypadku
Znaczy, dajemy go tak, resweratrol, dajemy go w przypadku chorób krążenia, ale pamiętajcie Państwo jeszcze o jednej rzeczy, że choroby krążenia, ja już po prostu nie chcę tak strasznie ze wszystkim tutaj wchodzić, bo to mamy, miały być to krótkie life'y, a są bardzo długie, już są długie i coraz dłuższe się robią, a nie chcę tego, żebyście Państwo nie tracili tej koncentracji. Zatem resweratrol stosuje się też w chorobach naczyń krwionośnych, śródbłonko naczyń krwionośnych. W chorobach reumatoidalnych, tych zapalnych chorobach, niestety dochodzi do uszkodzenia nabłonka. Tam jest większe prawdopodobieństwo chorób układu sercowo-naczyniowego. Zatem resweratrol jak najbardziej, w RZS-ie jak najbardziej. Ale w zespole przeciwciśnieniowym nie. Choć można, ja biorę cały czas podjęzykowo. Także można, a w chorobach reumatoidalnych trzeba. Dobrze, że Pani powiedziała, kurczę, nie powiedziałem o tym, a trzeba było powiedzieć. Jak ocenia Pan skuteczność stawiania baniek w bólach zwyrodniowych? Dobrze, to jest dobra metoda, ale lepszą metodą jest mobilizacja stref komórkowo-bólowych, która działa w sposób podobny, natomiast jest bardziej wycelowana i lepsze efekty przynosi. Ale bańki są dobre, to jest bardzo dobry sposób. Ja raczej sugeruję je jednak w leczeniu infekcyjnych stanów, czy też poprawy odporności organizmu, ale oczywiście bańki oddziaływują na to Chińczycy mówią, na nasze chi, prawda? Czyli na to, co się pod skórą przemieszcza. Zatem jak najbardziej ja jestem bardzo gorącym zwolennikiem bańek. Proszę Państwa, teraz tak, na przepukliny szyjne jakieś zioła, zabiegi. Co do przepuklin szyjnych, to tak Państwu mówiłem, oj, bo mi się tutaj przeleciało troszkę, sekundę. Oj, coś mi tutaj się znowu przepowiększyła ta ilość pytań. Nie skończymy tego chyba. Proszę Państwa, co po kliniczne, tak mówiłem, tutaj trzeba stosować indywidualną terapię. Może Pani zastosować, Pani czy Pan, mówi Pani, Pani. Może Pani zastosować środki zewnętrzne, tam są dwie receptury na zespoły bólowe, to tak, ale już niestety dalej to już trzeba manualnie działać. Tegoż nie da po prostu inaczej. Teraz tak, kolejne pytanie, mam RZS, w rzepce, kolanie, zapalenie ścięgna. No, rys jakiś, a nie wiem co za rys w rzepce i kolanie, zapalenie ścięgna łokciowego. No tutaj można i środki przeciwzapalne doustne, i środki zewnętrzne przeciwzapalne, ale też oczywiście najlepiej kogoś takiego mieć w swoich rękach, żeby móc mu pomóc jeszcze bardziej. Następna sprawa, mam acos kłującym bólem stawiskokowym. Cały czas odpoczynek nie daje pomocy, opuchlizna, ograniczenie ruchomości, czynnik reumatoidalny, CRP w normie, dna moczanowa wykluczona. No to jest choroba przeciążeniowa stawów. Tu zapytuje Pani, ze zdjęcia tak wnioskuje i zmienia. Zatem, droga Pani, trochę manualna. Pomaga tylko trochę manualna, no właśnie mówiłem, no to trzeba w tą stronę iść, no. Manualna u osteopaty, czym wspomagać. Można tutaj zastosować też, znaczy, teraz tak, my zazwyczaj staramy się pacjentów pozbyć, czyli wyleczyć i wypchnąć. Oni dostają od nas konkretne zalecenia. Często niestety widzę, że osoby, które leczą zespoły bólowe stawów, to tak leczą, ale nie do końca. Albo nie wiedzą, że trzeba jeszcze coś zalecić, albo mają jakieś inne cele. No i potem jest tak, że ci pacjenci wracają i jest never ending story. Nie. To trzeba załatwić. Pacjent ma się stosować do zaleceń. Jak się stosuje, to jest dobrze. Także dziwi mnie, że to wraca. Trzeba by to było zbadać. Co tam, dlaczego to działa. Choroba przeciążeniowa. Temat, trochę manualna jak najbardziej. Natomiast, no, dlaczego to wraca? To jest pytanie otwarte. Bez zbadania nie powiem. Nie jestem w stanie aż tak bardziej. Ale dziwne, że wraca. Nie powinno wracać. Powinno być wyleczone i załatwione. Na zdjęciu jest młoda kobieta.
Super, mądre porady. Aha, dziękuję bardzo za komplement. Na pewno to tak, tutaj pozdrawiam, dobrze. Czy ta mieszanka będzie pomocna, a nie wiem jaka mieszanka, na kujący ból stawowy. Znaczy, wydaje mi się, że może nie być pomocna wystarczająco. To odpowiadam pani Paulinie, bo tam jest coś biomechanicznego. Tak mi się wydaje, przez to co pani, kujący ból, jest coś biomechanicznego, może trzeba podać, może trzeba sobie akupunkturę w te miejsca. No tu trzeba by było panią zbadać, żeby móc pani podać. Ale może pani spróbować tę mieszankę ziołową przeciwzapalną z roślą kadzidłowcem, imbirem, kurkumą, pieprzem, tam ona będzie, wierzbą, będzie tutaj, może być pomocna, ale może się tu nie nadać. Natomiast może pani spróbować zewnętrznych środków do wcierania. Tam te wszystkie miejsca stawowe, więzadłowe są blisko powierzchni skóry, więc jak pani wetrze sobie któryś z tych preparatów, które tam pani poleciłem, to tej mieszanki ziołowej, któryś z tych surowców do wcierania zewnętrznego może być skuteczny. Dobra. Mięśnie bolesne. Moment, mi coś do przeleciało. O Jezu, no chyba, proszę Państwa, ja myślę tak, że musimy się do końca troszkę zbliżyć, bo już tak, już mamy półtorej godziny niemalże. Mięśniaki bolesne i długie miesiączki. Proszę Państwa, są takie krople, które my używamy w Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza w tym przypadku i to się dość dobrze sprawdza. Pacjentki są zadowolone. Krople, które się stosuje właśnie u kobiet i one są bardzo skuteczne. Tam jest niepokalanek, tam jest krwawnik. Krwawnik jest bardzo dobrym surowcem na taką sytuację. Panie doktorze, czy przy leczeniu depresji, nerwicy lękowej Państwo preparaty pomagają i jakie? Mam też problem z mięśniem gruszkowatym, czy w sposób wyleczenia. Co do mięśnia gruszkowatego, no to tutaj trzeba manualnie zadziałać. Co do leczenia depresji i nerwicy, mamy swoje koncepcje terapeutyczne, możemy stosować, tylko no tutaj trudno bez widzenia pacjenta takie rekomendacje dawać, bo to jest jednak już poważna sprawa. Jakie zioła najlepiej zastąpi gabapentynę? No to jest, gabapentyna jest stosowana w przypadku, znaczy to jest lek przeciwpadaczkowy, no nie tak generalnie, no nie, ale pewnie przypuszczam, że pytanie jest od pani Agnieszki, że chodzi o leczenie gabapentyną neuralgii. Neuralgię leczenie gabapentyną, ona czasami jest dość skuteczna, no też ma działań niepożądanych sporo, nie wszyscy to tolerują, natomiast ona rzeczywiście bywa skuteczna. Natomiast trzeba by wiedzieć, bo co to jest, czy to jest nerw trójdzielny, czy to jest rwa kulszowa. Tutaj trzeba coś więcej wiedzieć, żeby móc pani pomóc. Natomiast jest taki zestaw produktów, preparatów, mamy taki preparat, który używamy najczęściej, witamin z grupy B, z kwasem alfa-liponowym, było inozytolem i to tam się dość dobrze sprawdza. Niemniej jednak to by trzeba było więcej wiedzieć. Za mała informacja. Często nie ma tak, że są jakieś leki, które zastąpią dany lek syntetyczny, bo to jest, zwłaszcza, że to, co pani przypuszcza, stosuje, to nie jest leczenie w kierunku podaczki, tylko w kierunku neuralgii. Tak myślę. I teraz tak, i mamy tutaj jeszcze, to już mamy, zioła, ok. Nagranie będą webinaru, będą. Dobra. Proszę Państwa, widzę, że chyba już koniec z pytaniami. Drodzy Państwo, jestem do dyspozycji Państwa. Możecie jakoś maila napisać ewentualnie z zapytaniem jeszcze, jakby coś było takiego interesującego, żebyście Państwo chcieli się czegoś dowiedzieć. Bardzo dziękuję za udział. Mam nadzieję, że się podobało i że powiedziałem coś, co Państwa zainteresowało. Jeszcze raz Państwu podkreślam jednak to, że to nie zastępuje porady lekarskiej. Musicie być pod opieką lekarza. Jak chcecie się leczyć, to bądźcie w kontakcie z kimś, kto się na tym leczeniu profesjonalnie zna. I bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Życzę, żebyście Państwo nabrali witaminy D3 w czasie tego weekendu, który się zbliża, i do miłego zobaczenia. Jaki będzie temat następnego wystąpienia? Jeszcze nie wiem, ale może miałem się przygotować z tego, ale zapomniałem. Dowiecie się Państwo niebawem, jeżeli ktoś chce mnie jeszcze oglądać. Serdecznie pozdrawiam. Miłego weekendu majowego.